Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie 1 grudnia na Bojanowskim Rynku. Po raz czwarty organizujemy jarmark bożonarodzeniowy dla mieszkańców gminy Bojanowo, ale nie tylko. Również w tym dniu przyjeżdżają do nas mieszkańcy sąsiednich gmin, których serdecznie zapraszamy nie tylko w tym roku, ale w latach następnych. Ten jarmark naprawdę wpisał się w kalendarz naszych imprez. Każdego roku przygotowujemy moc atrakcji, również w tym roku czekają na nas występy przedszkolaków, pokaz fire show. Myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo dużo wystawców lokalnych. To nas bardzo cieszy. Każdy z mieszkańców może kupić lokalne przysmaki, barszcz, krokiety, pierożki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. No, oczywiście nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłym roku. Przygotowaliśmy również pamiątkowy kubek jarmarkowy z tegorocznej edycji, także jeśli ktoś posiada kubki z poprzednich lat, no to taki kubek będzie ciekawym dodatkiem. Rozstrzygniemy dzisiaj również dwa konkursy plastyczne, które organizowało Gminne Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Nie zabraknie oczywiście spotkania ze Świętym Mikołajem, czyli czegoś, na co czekają wszystkie dzieci. No i na zakończenie jarmarku ciekawy pokaz, jak już wspomniał Pan Burmistrz, czyli fire show, pokaz Mikołaj w Opałach. Bardzo się cieszymy, że w tym roku tyle sołectw i tylu wystawców zaangażowało się w organizację jarmarku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej i że mieszkańcy będą zadowoleni z tego jarmarku. Także dziękujemy. Zapraszamy.